Świadectwem bogatej przeszłości regionów są różnorodne nekropolie. Niezaprzeczalnie najwięcej mamy cmentarzy katolickich. Na terenie Wielkopolski znajduje się najstarsza czynna nekropolia w Polsce. Jest nią stary zabytkowy cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim. Powstał pod koniec XVII wieku. Był też jednym z pierwszych cmentarzy w kraju, który powstał z dala od kościoła i poza ówczesnymi murami miasta. Wśród nagrobków, z których najstarszy zachowany nosi datę z połowy XIX wieku, można spotkać zarówno formy klasyczne, neoromantyczne, jak i secesyjne. Są one dziełem wielu znakomitych rzeźbiarzy, jak choćby Władysław Marcinkowski. Wyróżnikiem cmentarzy katolickich były od zawsze rzeźby figuralne, związane z Jezusem czy Maryją oraz wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa. Ponadto sadzono na nich lipy, brzozy, świerki. We współczesnych czasach bardzo często tylko cmentarze potwierdzają naszą łączność z przeszłością. Odzwierciedlają poziom kultury ludzi danych epok i nas, żyjących obecnie. Jeśli zaczniemy przemierzać Wielkopolskę, to trafimy na miejsca pochówku osób innych wyznań i odmiennych kultur, zróżnicowane też pod względem wizerunkowym. Wielkopolska była dla wielu mieszkańców Europy Zachodniej często takim krajem, w którym mogli zaznać spokoju, zaznać wolności, gdzie właśnie w Wielkopolsce, w naszym regionie mogli dbać jakby o te swoje wyróżniki kulturowe, o to, co ich określało, o swój język, swoją odrębność, o swoją religię. Musimy pamiętać, że nasz region był bardzo ważnym ośrodkiem kalwinizmu. To tutaj właśnie znaleźli schronienie bracia Czescy. To na nasze tereny także byli sprowadzani z Europy Zachodniej chociażby osadnicy holenderscy na początku sprowadzania, ale później też sami uciekali z Europy Zachodniej, między innymi przed prześladowaniami religijnymi. I to właśnie w naszym regionie, w tych naszych wsiach, w naszych miasteczkach znajdowali schronienie i bardzo dobre warunki do rozwoju właśnie swojej kultury. Także kiedy spojrzymy na historię wielu miejscowości wielkopolskich, nawet tych leżących współcześnie w granicach jakby administracyjnych Wielkopolski, wiesz, Wielkopolska historycznie była większym regionem, jakby większy teren obejmowała, to tak naprawdę w historii właściwie każdej z miejscowości, tak, pojawiają się Niemcy, pojawiają się Holendrzy, pojawiają się Żydzi. Wielokulturowość Wielkopolski jest jakby niezaprzeczalna, niepodważalna, ale też jakby duża tolerancja i też tolerancja religijna. Przecież w historii jakby nawet jak patrzymy na współczesne krajobrazy kulturowe, w wielu miejscowościach są ślady dawnych cmentarzy żydowskich, dawnych cmentarzy ewangelickich, są świątynie ewangelickie. Ewangelicy byli liczącą się grupą na wielu terenach Wielkopolski. Skąd się wzięli ewangelicy na tym terenie? Otóż pierwsze ruchy osadnicze były po wojnach szwedzkich. To był XVI wiek, to był akurat okres wojen szwedzkich, to był okres występowania dużej liczby chorób zakaźnych. Tereny się, wsie się wyludniały. Właściciele tych miejscowości to byli wszystko w dzisiejszym pojęciu przedsiębiorcy. Stwierdzali, że te ziemie nie są uprawiane, oni z tego nie mają zysku. No i wtedy pojawił się pomysł właśnie, żeby ściągać takich osadników. Raz do zaludnienia tych wiosek wyludnionych, a po drugie na tych terenach było też sporo terenów podmokłych, bagiennych. Było dużo lasów. Specjalistami w osuszaniu terenów byli Holendrzy. Wiadomo, oni mają te swoje poldery.
Oni to świetnie robią, mieli technologię, mieli umiejętności i zaczęto od nich. Ich sprowadzono na te tereny, zachęcano ich tym, że nadawano im specjalne uprawnienia. Tak? Mieli swoje prawa, mogli mieć swój język, zakładać swoje szkoły, swoje władze, w pewnym sensie byli samodzielni. I od tego się zaczęło. Ponieważ Holendrzy byli najczęściej wyznania protestanckiego, więc nazywano tych pierwszych osadników Holendrami i to byli ewangelicy protestanci. Potem w kolejnych latach, w kolejnych wiekach również ściągano osadników z innych terenów. Co pozostawili po sobie ewangelicy, Holendrzy, osadnicy, oprócz tego, że mamy pozostałości w postaci zaniedbanych bardzo często cmentarzy. I to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę bardzo dużo po nich pozostało. Dlaczego? Z tym, że to, co po nich pozostało, to nie są rzeczy wymierne. Oni tutaj pojawili się z inną kulturą uprawiania roli. Tak naprawdę dzięki nim te ziemie przeskoczyły o stopień wyżej, tak? W technikach, w technologiach uprawy na przykład ziemi. Oni wprowadzili tutaj również, przyszli ze swoim prawem, ze swoją kulturą. To byli ludzie, którzy się z jednej strony bardzo trudno asymilowali z naszym społeczeństwem, ale ponieważ oni byli szanowani, mieli bardzo dobrą opinię wśród sąsiadów. Tak? I oni się stawali w pewnym sensie wzorem dla tych ludzi. Dziś o obecności ewangelików na naszych terenach przypominają przede wszystkim cmentarze. Niestety większość tych cmentarzy jest w bardzo złym stanie. Ludzie o nich wiedzą, ale przez długi czas nie dbali. No, głównym powodem było to, że dziedzictwo ewangelickie było dla Polaków dziedzictwem obcym, szczególnie jak była jeszcze świeża pamięć po wojnie, po II wojnie światowej, to takim dziedzictwem trochę niechcianym. Cmentarze ewangelickie były dość charakterystycznymi cmentarzami. Po pierwsze, ewangelicy to byli praktyczni ludzie, bardzo praktyczni, więc oni te cmentarze lokowali nie w pobliżu kościołów, których zresztą często nie mieli w tych czasach jeszcze, jak się tutaj osiedlali, ale w pobliżu wsi. Czyli tak naprawdę każda wioska miała swój cmentarz. To jest dosyć ciekawe, bo wioski są często oddalone od siebie o niewiele kilometrów, a każda ma swój cmentarz. Druga cecha charakterystyczna to jest to, że oni te cmentarze lokowali na wzniesieniach. Nikt nie lubi leżeć w mokrej ziemi, również nieboszczyk ewangelicki. Więc oni lokowali te cmentarze na wzniesieniach. Jest taka ciekawostka fajna, na jednym z naszych cmentarzy w Brodniczce nie mieli, wśród ziem, które dostali, nie mieli wzniesienia, więc cmentarz został ulokowany w pobliżu gospodarstwa z jednego z osadników i raz im żalało ten cmentarz, drugi raz im żalało ten cmentarz. W końcu się stwierdzili, że to jednak nie jest dobre rozwiązanie. Postanowili wykupić od sąsiedniego właściciela kawałek terenu na wzniesieniu. Zebrali pieniądze, wykupili kawałek terenu i ekshumowali przenieśli cały cmentarz. To było gdzieś mniej więcej tak 2-3 kilometry, ale nie tylko, że tam postanowili ten cmentarz w nowej lokalizacji, ale również wszystkich zmarłych, pogrzebanych ekshumowano i przeniesiono na ten nowy cmentarz. Kolejna cecha, bardzo charakterystyczna dla tych cmentarzy, to jest roślinność. Na cmentarzach ewangelickich typowe były rośliny będące symbolami długowieczności. Takie rośliny to jest dąb, to jest kasztanowiec, to jest bez. I jeżeli tak naprawdę, ja jak szukałem tych cmentarzy, to bardzo często patrzyłem po prostu, gdzie jest dużo dębów, kasztanów, tak? Dlaczego? Bo to widać od razu z daleka. A na cmentarzach z kolei katolickich bardziej typowe były świerki, brzozy, takie nasze, słowiańskie, polskie. Kolejną cechą dość charakterystyczną dla cmentarzy ewangelickich była ich wystrój nagrobków. Ewangelicy w tamtych czasach byli zamożniejsi od tych naszych chłopów. W związku z tym ich cmentarze wyróżniały się bogactwem nagrobków. To były nagrobki najczęściej już murowane, miały płyty
inskrypcyjne, bardzo ozdobne. Również charakterystyczne było zdobienie tych grobów. Motywem najczęstszym była roślinność. Oni starali się nie przedstawiać w ogóle wizerunków Boga. Zresztą to jest charakterystyczne dla ewangelików, że na ich krzyżach nie ma Jezusa, nie ma figury człowieka, który zmarł na tym krzyżu. Bardzo ciekawe jest również takie rozwiązanie koncepcyjne, że postumentem płyty była stylizowany pień ucięty, tak? Ułamanego, uciętego starego drzewa, właśnie dębu, i na tym stylizowanym, oczywiście wykonanym z jakiegoś piaskowca, z innego kamienia, na tym postumencie wstawiano tą płytę inskrypcyjną. Jeszcze jedną cechą charakterystyczną było to, że ich groby były otaczane pięknymi, żeliwnymi, kutymi płotami. Nie tylko całe cmentarze, ale również rodzinne jakieś takie kwatery albo pojedyncze groby. Ta odmienność tych cmentarzy stała się w pewnym sensie ich przekleństwem. Dlaczego? Dlatego, że po wojnie, kiedy już nikt się tymi cmentarzami nie opiekował, bo ci, którzy się nimi mogli opiekować, uciekli przed wojskiem rosyjskim. To była często ludność niemiecka. To okazało się, że te płoty kute, tak, no, mogą stanowić bardzo ciekawy element czyjegoś gospodarstwa, tak? Te płyty nagrobne, które były, to były piaskowce, to były płyty marmurowe, płyty z piaskowca. One poddawano, dzisiaj to nazywamy recyklingowi, tak? Pojawiały się one w zakładach kamieniarskich, zeszlifowywano z tych płyt drogich cienką warstwę napisów i ponownie wykorzystywano. Bardzo często te nagrobki niszczono w zasadzie bez jakichś sensownych powodów. To były tak zwane wybryki chuligańskie. To były wybryki chuligańskie, bo dosyć ciekawym rozwiązaniem na tych cmentarzach, na tych grobach ewangelickich były płyty nagrobne odlewane w hutach szkła. To było takie ciemne szkło. To były specjalnie odlewane płyty inskrypcyjne, drogie w tym czasie, i tego się nie dało odzyskać, tak? Tego się nie dało wykorzystać drugi raz. Więc wszystkie te płyty systematycznie były rozbijane. Ale nie wszędzie tak się stało. Oto urokliwy, zabytkowy cmentarz ewangelicki w Turku. Zachowana nekropolia to świadectwo pamięci o budowniczych przedwojennego miasta. Przybyli do Turku w pierwszej połowie XIX wieku, głównie z Saksonii, Czech i zachodniej Wielkopolski. Dali początek rozwoju tkactwa i włókiennictwa w tym mieście. Systematycznie wzrastała liczba domów murowanych, powstawały też nowe szkoły, zbudowano ratusz, szpital, kościół, łaźnie, rozbudowano dworzec kolejowy. Na początku XX wieku w Turku działało 8 zakładów tkackich. Dzięki osadnikom Turek przed I wojną światową stał się liczącym się miastem. Mimo upływu czasu nekropolia gminy ewangelickiej w Turku zaliczana jest do najpiękniejszych cmentarzy w tym mieście. W cieniu starych drzew można tu spotkać historyczne nagrobki i grobowce. Na uwagę zasługują też kraty grodzące poszczególne kwatery o często wyszukanych kształtach. Mówiąc o wielokulturowości Wielkopolski, nie możemy też zapominać o kolonizacji wsi podpoznańskich, obecnie są to dzielnice, a więc o kolonizacji bamberskiej. To się też rzadko o tym mówi, że to była jedna z niewielu też takich pokojowych kolonizacji, że jakby ówczesne władze Poznania zaprosiły osadników do miasta. Skąd Bambrze w Poznaniu? Otóż Poznań w XVIII wieku był bardzo wyludniony, przetrzebiony po wojnie północnej i po zarazie, jaka tu panowała. Rajcy miejscy długo myśleli,
jak uzupełnić ten stan ludnościowy, wpadli na pomysł, żeby sprowadzić osadników. Odezwy poszły w różne kierunki, w różne strony Europy, jednakże odpowiedź pozytywna przyszła tylko z Frankonii, z Bambergu i stamtąd przybyli osadnicy. I tak w 1719 roku, 1 sierpnia, pierwsza grupa podpisała kontrakt z władzami miejskimi i osiedlili się we wsi Luboniu. Następne grupy, to tak do 1753 roku, przychodziły jeszcze w trzech takich falach, osiedlały się już w następnych wsiach miejskich. Były to Dębiec, Górczyn, Winiary, Jeżyce, Łazarz, Rataje, Zegrze. Tam osiedlały się następne grupy osadników i wtapiały się w pejzaż tych wsi. Osadnicy ci otrzymywali od władz miejskich opustoszałe gospodarstwa, które trzeba było odbudować. Dostawali od władz miejskich jakby zwolnienie z opłaty podatkowej, dostawali też drzewo na budulec, ziarno na zasiew, także mieli tylko włożyć swoją własną pracę w odbudowę tych gospodarstw, które gospodarstwa były jako składnikami wsi, a wsie były takim zapleczem dla miasta Poznania. Wkładali bardzo dużo pracy, bo trzeba powiedzieć, że te wsie po drugim, trzecim pokoleniu zaczęły już kwitnąć, stopniowo rozrastać się. Poznań dzięki temu też rozrastał się i stopniowo wchłaniał poszczególne wsie. Przywieźli ze sobą, można powiedzieć, zupełnie inny sposób gospodarowania na swoich gospodarstwach. Przede wszystkim inny sposób uprawy. To, że Wielkopolska, że Poznań ma dzisiaj tak wysoki poziom kultury rolnej, zawdzięczamy, wydaje mi się, w dużym mierze Bambrom, ale i też Poznaniakom, którzy tutaj mieszkali, którzy bardzo wchłonęli te nowinki techniczne, które oni tutaj przywieźli. Za Bambrami przyszła tutaj, powiedzmy, gospodarka czynszowa. Nie było już pańszczyzny, tylko opłata podatku. Oni tutaj wprowadzili nowe rośliny, nowy rodzaj uprawy. Także to z czasem trafiło tutaj na bardzo podatny grunt i bardzo ładnie się rozwijało. Tak jak mówimy, dzięki temu Poznań i Wielkopolska wyglądają dzisiaj tak, jak wyglądają. Są w czołówce rolniczej kraju. Rozwój gospodarki rolnej to nie jedyne dziedzictwo Bambrów. Nasze prababcie, żeby pokazać, że uczestniczą w uroczystościach katolickich, tak jak inni mieszkańcy Poznania, stworzyły tutaj na tych ziemiach strój, który jest właściwie zapożyczony tutaj w wielu elementach z naszego tutaj wielkopolskiego, nawet można powiedzieć, stroju ludowego. Ten strój oczywiście nie ma swoich kanonów, no ale jest bardzo piękny, bardzo strojny i wyróżnia nas z różnych innych strojów na terenie nawet całej Polski. Potomkowie osadników z Frankonii przyczynili się także do pozytywnej zmiany wizerunku miasta. Pozostało w Poznaniu parę takich budowli, które nie musimy się wstydzić, a były one własnością właśnie Bambrów, czy potomków tych Bambrów, którzy przyszli w 1719 roku do Poznania. Do najciekawszych przykładów zaliczyć można willę Bayerleina. Jej charakterystycznym elementem jest figura Michała Archanioła, patrona fundatora. Osobną i niezwykle liczną grupą na terenie Wielkopolski byli Żydzi. W Poznaniu zamieszkiwali od XIII wieku, czyli w czasach, gdy miasto było jeszcze osadą. W 1264 roku został nadany Żydom przez kaliskiego księcia Bolesława Pobożnego akt prawny, zwany Statutem Kaliskim, który zapewniał wolność osobistą, swobodę wyznania, podróżowania, handlu, bezpieczeństwo, a także istnienie sądów.
Żydzi w Wielkopolsce, można powiedzieć, byli od zawsze. Jest to po prostu nieraz niewyobrażalne, ale Polska była dla nich przyjazna. I właśnie z różnych stron świata ściągali, żeby tutaj przybyć. Najstarsze ślady ich pobytu datowane są na wiek XII. Z tego okresu nie zostało właściwie nic. Także z późniejszych czasów, z okresu średniowiecza, z okresów nowożytnych, właściwie nie pozostało nic. To, co jest widoczne dla nas jeszcze gołym okiem, to są te ślady, które pochodzą z wieku XIX. To była bardzo ważna generacja, która reprezentowała arystokrację żydowską. Mamy przez to jeszcze wiele pozostałości na dzisiaj, przepięknych kamienic, przepięknych domów, które mówią o kunszcie, bogactwie i zdolnościach rzemieślników oraz kupców, którzy tutaj zamieszkiwali w naszym Poznaniu. Mamy kamienicę, obecna siedziba gminy żydowskiej w Poznaniu. Przepiękna. Mamy ulica Żydowska, to jest dom starców imienia Benjamina Salomona Laca, który był twórcą i budowniczym. No już niestety mamy tylko na portretach, na zdjęciach przepiękną synagogę poznańską, którą właśnie arystokracja niemiecka żydowska pobudowała dla 1200 swoich wiernych. Bardzo ciekawą jest także fontanna Artura Kronthala, który stworzył ją na początku XX wieku, która upiększa Poznań do dzisiejszego czasu. Mamy golema, który też powstał w pewnych czasach, ale już dzisiaj był odtworzony, bo niestety nie pozostał po nim żaden ślad. Pośród cmentarzy żydowskich w Wielkopolsce, niektóre z nich, musimy pamiętać, że mają bardzo starą metrykę, zostały założone jeszcze w czasach nowożytnych, albo w przypadku niektórych nawet w czasach późnego średniowiecza. Z tych cmentarzy również niewiele zostało, ponieważ na terenie historycznej Wielkopolski możemy wskazać właściwie trzy miejscowości, gdzie cmentarz w swoim pierwotnym charakterze zachował się. Jest to Koźmin, Czciel i Skwierzyna. Wszystkie inne zostały zniszczone. Pochówek żydowski jest czymś niezwykłym, dlatego że tam na cmentarzu, gdy człowiek jest pochowany, on czeka na Mesjasza. Cmentarz żydowski jest miejscem świętym, jest własnością zmarłych. Nie wolno go niszczyć, nie wolno go dewastować. Nie ma kremacji, nie ma ekshumacji. Po prostu czeka się na Mesjasza. W myśl prawa religijnego w judaizmie każda Tora zniszczona zostaje pochowana tak jak człowiek na cmentarzu żydowskim. Ma swoje szczególne miejsce. W 2008 roku udało się odrestaurować fragment cmentarza żydowskiego w Poznaniu z grobem rabina Akiwy Egera. Dziś jest to miejsce pielgrzymek Żydów z całego świata. Współcześni Wielkopolanie coraz częściej mają świadomość wielokulturowego, wielonarodowego dziedzictwa, a jednocześnie poszanowanie dla materialnej, intelektualnej i emocjonalnej spuścizny historii. Znajduje to swój wyraz m.in. w próbach odrestaurowywania starych, zabytkowych cmentarzy, nie tylko katolickich, ale właśnie innych grup wyznaniowych i kulturowych. Nasza teraźniejszość, nasze bogactwo zarówno materialne, jak i kulturowe wywodzi się z przeszłości. I o tym powinniśmy zawsze pamiętać. Nie zapominajmy też, że cmentarze pozwalają zachować w pamięci nie tylko ważne osoby czy bohaterów, ale też wszystkich zwyczajnych ludzi. Chłopów, rzemieślników, kupców, którzy anonimowo przyczynili się do rozwoju regionu. Przechadzając się po cmentarzach, można niejednokrotnie dowiedzieć się więcej o przeszłości czy dawnych obyczajach, aniżeli z książek.